Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w King Konga. W ostatnim odcinku sobie zrobiliśmy misję Brontozaury i tam jeszcze jakąś. I miałem małe problemy z zapisem, dlatego mam tutaj podpaloną broń. Oj, uda mi się to przemycić. Patrzcie, widzicie? Dla mnie nie ma mocnych. Co to jest tutaj? Nic, już mi zabrali. Tutaj? Snajpa. A ja miałem strzelbę. Ogień się oczywiście może przydać. Takie małe zcitowanie, ale jeśli będzie potrzebne, to go wywalę. A co mi tam? Dobra. Rozwalmy sobie te ziomki. No, jak już mówiłem, miałem problem, że mi się gra nie zapisała na tych ostatnich dwóch odcinkach, co zrobiłem. Wiecie, tam te brontozaury i jeszcze te poprzednie, chyba te... no, jeszcze tamto. I tamto, co było przed tym. Przed tymi brontozaurami. O Jezu, jakie wielkie. Co to jest za mutant? Dobra, lecimy dalej. I mi się gra po prostu nie zapisała. No i musiałem wchodzić od nowa. A poza tym mam już nowy dysk twardy, więc mogę sobie kręcić bez zmartwienia. Na pewno mi starczy teraz. Ale marnuję amunicję. A cztery magazynki to jeszcze sporo jest. Tak wam powiem, że jeszcze sobie dzisiaj film oglądałem. I fajnie, fajnie. Dobrze, dobra, to przypomniałem, tylko końcówka jest głupia. Ha, jeśli wiecie... Co ja mówię? Jeśli oglądaliście, to wiecie, o czym mówię. Ale już tak nie muli. Nie ma to jak strzelanie z biodra. Jeszcze lepiej. Ale dobrze myślał. Tak trochę dzisiaj, nie wiem czemu, odzywam się jakoś tak mało komentuję, bo tutaj nic się nie dzieje. Ta gra jest taka fajna, wciągająca. Oczywiście. Chyba podrosły te stworzenia. Jakieś takie mniejsze było ostatnio. Ale mi się tylko wydaje. No i git. O Jezu! On co ma, snajpę? To jest snajpę. Kilka razy przechytrzyłem tego Heisei i mu tą broń spod ręki zabierałem. Te misje są jedne z fajniejszych, z tego co pamiętam. Więc teraz się dopiero rozkręca gra, jeśli wam się jeszcze nie podobała. I oglądaliście tylko dla fabuły. Teraz będzie już tylko lepiej. No i oczywiście ostatnia misja, najgorsza, głupia. Ale pod względem fabuły. Patrzcie, bym dostał. Co takie czarne? Pamiętam, że kilka razy specjalnie próbowałem dostać i jeszcze mnie trafiali. Tutaj się zaraz zamknie, zobaczę jaka brama. Czy to nie jest podejrzane? Ciekaw, czy to się opuści razem, czy ta włócznia się razem z tym opuści. Okej, already reloaded. No patrzmy, patrzmy. I jak opuszcza się? No, dalej. No patrzcie. Dobra, dinożarły teraz przybiegną. Jednak wolę z biodra. Czuję, że mam taką większą swobodę. A ten sobowiek mnie ogranicza trochę. Muszę przyznać. Tylko czasami to jeszcze wbiega ten duży raptor, czasami nie. Więc zaraz się przekonamy. O kurde.
Okej. Jeszcze biegną. Będzie duży czy nie będzie? Jest. Kurde. Zdychaj wreszcie, kurde. Wiecie co, ja wam jeszcze powiem, że patrzyłem po sklepach i nie znalazłem pudełkowej wersji King Konga. Wolę bym musiał na Allegro jeszcze popatrzeć. Ale ostrzał zmasowany. No jakieś takie czarne te dziwne, co znacie. W ogóle niepodobne do tych, co trzymamy. Teraz będzie znowu zmasowany ostrzał. No i dobrze. Jezu, znowu dostałem. Już z 3 headshoty dostałem, jeszcze żyję. No i padłem. To już fajne nie jest. A jeszcze trochę i będzie mi się z Kongiem na rozluźnienie. Jak się tam podpaliło od razu? Razem z tym. Myślałem, że już mogę przejść. No i jest git. Aż mi korci, żeby tą trawę podpalić, co tutaj jest. Co mi tam? O, oni też podpalili. No proszę. Co to? Pistolet. Nie wziąłem snajpy? Znaczy się pistoleta? O kurde. No patrzcie. No, a jak mam wystarczająco, to jest git. No patrzcie, oni mają włócznie, mamy kości, głupie. Patrzcie, mamy nieskończoność w sumie tych kości. Ja bym osobiście wolał podpaloną, ale to wiecie szczegół. A misja już się kończy chyba w tym momencie, ale to oczywiście kolejną zrobimy. No to niech rzucają do nas, nie. Nieuczciwe to. Na filmie też takie miał. Na plecach. Ten Lumpy to był chyba taki Szkot jakby, a ten Choi to był taki Chinol. Jak ten film oglądałem przed chwilą. W sumie ma rację. No, teraz będzie na tratwie jedna z moich ulubionych misji. Jako Jack. Nawet się trochę szybciej ładuje, zobaczcie. Jak mam ten nowy dysk. Bo wiecie, to ten... Większość ludzi o tym nie wie, ale dysk też w pewnym stopniu przyspiesza komputer. Czekajcie, wezmę sobie zegarek, wyciągnę z piórnika. A jeszcze stoper niech będzie. Nie, dobra. Git z tym. Takie trochę nieprofesjonalne moje zachowanie z mojej strony. Ale wiecie. Już mnie trochę znacie. To już jest chyba 8. odcinek. To tam chyba sobie mogę pozwolić na takie bardziej szczere teksty. No widzicie, już końcówka. O wiele szybciej. Wezmę sobie jeszcze okulary hardkorowe, amerykańskie założę. O! Dziwnie mi się będzie grało, bo są przyciemniane, ale... Co tam? Jak ja wyglądam w tym? Słuchawki, okulary, jak jakiś pilot. Chyba już się mogę odezwać. Dobra, lepiej zdejmę, bo tak trochę mnie ograniczają. O, patrzcie, jeszcze tutaj mamy płomień. Gdzie? Idzie, po wodzie. W filmie były mniejsze, o wiele. O wiele, wiele mniejsze były. Były może jak ręka. Coś mi nie idzie, rzucenie z tej włóczni, ale ładnie rzuciłem. Dobra, tam już by trzeba rzucić, podpalić. Co mówi, Wino?
Ale gęba. Nawet włócznie mamy. Jakie dźwięki wydają. O proszę, tutaj weźmiemy sobie włócznie. Bo czemu nie? Tam jeszcze rozwalmy. Czemu oni ciągle mówią łajno? Oj, spadło. Robactwo. Ale dzisiaj gadam bez sensu. Bez ładu i składu. Nie wiem. Jezu, już tam hałasują. I dostał. Ja to mam cela z tego biodra. Co? Mam George'a Busha spalić? On wtedy już żył? Chyba tak. No Busha podpaliłem i co? Teraz tutaj powinienem przejść robal, jak dobrze pamiętam. I co, idzie czy nie? A nie, to tam kawałek dalej. Pamiętam, że jak robiłem tą misję, żeby sobie punkty wbić, tutaj gdzieś przyłaził. Wtedy za każdego osobnika były punkty. Wiecie, chciałem mieć jak najlepszy wynik do szpanu. Nie wiem po co i tak by tego nikt nie widział, ale chciałem mieć. Tak zachęcało do ponownego przechodzenia. No i znowu te gaski. Zobaczcie, że one ciągle mają inny wygląd. U nich to widać, że się różnią. I co, przelatł już ten robot, czy nie? Może tutaj? Nie pamiętam. O! Przynajmniej padają na hita. O! Widzicie, przelazł. Podpalmy. I to już będzie końcówka misji. Z tego co pamiętam. Ta misja jest króciutka, ale fajna. Ale za to będzie zaraz jeszcze kolejna. No to już jest końcówka. Jak miniemy tylko ten most, to już będzie koniec. Zmasakrują nas. O, znowu trafiłem. Jak ładnie. No i spaliłem. Ciekawe, czy by szło to zabić. Dostał? Kurde. Za bardzo się trzepie. Ta łódka i nie mogę przycelować. Kurde, zobaczcie. A, trafiłem. Ha. Dzisiaj tego nie widziałem, myślałem, że to... Albo po prostu myślałem, że to zwykły ptak. No, widzicie, teraz jakaś misja bystrza. Ale dla pocieszenia dodam, że jeszcze nie widzieliście wszystkich potworów występujących w grze. Tak się wydaje, że one się ciągle teraz powtarzają. Ciągle te same, ale jeszcze dojdą nowe. O to się nie martwcie. Napiłbym się czegoś, a tak nie wypada teraz. Co ja wam mogę ciekawego opowiedzieć? No, mam nowy Dexter, sobie kręcę na luzie, bez liku. Się nie muszę martwić. Już ten pies tam łazi ze drzwiami. Czekajcie, słuchawki zdejmę. Chyba tu już odkurzacz. Nie wiem. Dobra, słuchawki założone. Jak usłyszeliście. Jezu, co za hałasy. Mówiłem, żeby nie hałasowali, ale oni tak jakby teraz na złość czy hałasują. Wstyd. I hańba. Już końcówka ładowania, także znowu będzie akcja. I ja się znowu zamknę na filmiku. No jeszcze pociąg musiał zatrąbić. Ale ciśnie. Ła. Jak widzicie, znowu jesteśmy na łódce. Z tym, że tutaj teraz przyjdzie
kolega pewien. Tego by się przydało zestrzelić. No i musiał się schować, kurde. Dobrze jest. O kurde. Hehe. Dwa! Jeszcze czego? Żeby to jeszcze mogło zabić, żeby było fajnie. Kurde, czy to kiedyś padnie? Patrzcie, jakie tempo. Normalnie szybciej niż ze snajpy strzelam. No i odkurza się uciszył z tego, co słyszę. Leave me alone! No you. Na przygody włócznie. Jest. Są te kości. A, tutaj. No i patrzcie, jeszcze te musiały gacki przylecieć. To jest chyba nie to też, bo też tak zwisają. Kurde, ostatni magazynek. O, ogień. Tamte gacki się spaliły, patrzcie jak się na nas czai. Został spopalonego oszczepa. Jak jeszcze żyje? Ten gacek. O Jezu! Widzieliście te zęby? Ale akcja. Od tyłu mi nas jakoś... Od nowa. Jakoś nas od tyłu zaszedł. Ta misja nie jest długa, to dużej straty nie ma. Rzucę gdzieś tam, byle gdzie. Może trafię w tamte krzaki? Haha, ta, na pewno. No i znowu, patrzcie, jaka akcja. Dobra, jeszcze raz. Przecież tak tutaj nie skończę teraz. Teraz jeszcze wyżej rzucę. No, świetnie. Już nie będę drobnostkami zajmował. A, w ostatnim momencie. No widzę, że przynajmniej go można trochę zatrzymać. Ale tempo znowu. Zdjechaj ty też. Ha, tego się nie spodziewał ten ptaszek. Ptaszek to jest chyba ssak nawet. Jak to nie topisz, choć to no nie topisz, nie wygląda, bardziej na gada. Ale się zachowuje jak nietoperz. Ale będzie renderowania. O, proszę. Martwi się o nas Jimmy. Tempo. Gdzie? Tu! Ten stan nie zaszedł znowu. Trzeba mieć cały czas oko na dwa. No i ten nas chyba teraz zerwał w tym momencie. Drugi idzie tam. A mnie go też. O, idzie. Widzisz, jakiś tunel jest. No, jest tunel. To już jest końcówka misji, wam powiem szczerze. I w tym momencie skończymy cały odcinek. Bo kolejna będzie z Kongiem. Tutaj idzie. No, jak się drze. Patrzcie na to. Jeszcze rzucimy w dupę Konga. A. No nie trafiłem, kurde. Dobrze, my w tym odcinku skończymy tutaj. Trochę przeszliśmy tych misji. Z dwie. No, trzy. Choć te wiecie, ta nawet to jak jedna w sumie.
Więc ja się tutaj z wami pożegnam. Teraz odcinki będą częściej, mam nadzieję. Albo będzie trochę rzadziej i dłuższe, albo będzie częściej i dłużej. Więc ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Boom headshot nie, bo to już jest takie trochę wiecie, więc może powiem... Nie mam za bardzo pomysłu, niech będzie grzywka szmato, ha!